Prace nad serią 123 rozpoczęły się na początku lat 70. Ogólna koncepcja miała być pod silnym wpływem klasy S, która pojawiła się w 1972 roku. Ostateczny projekt został sfinalizowany w 1973 roku, przy czym nacisk położono na ciągły, ale umiarkowany dalszy rozwój klasycznego języka projektowania. Odpowiedzialni za to byli Friedrich Geiger i Bruno Sacco. Pasywne bezpieczeństwo, wysoki komfort i łatwość serwisowania były ważne w rozwoju. Wprowadzenie poduszki powietrznej było planowane już na początku produkcji w 1976 roku, ale prace rozwojowe i walidacja nie zostały jeszcze zakończone, dlatego poduszki powietrzne były dostępne dopiero w 1981 roku. Produkcja przedseryjna rozpoczęła się w 1975 roku. Do końca 1976 roku w 123 i Strich 8 były przez pewien czas produkowane równolegle. W styczniu 1976 roku W-123 został zaprezentowany prasie na południu Francji. Nowa seria modeli imponowała szeregiem innowacji technicznych. Jako pierwszy dostępny był sedan, a rok później coupé i po raz pierwszy oferowane kombi. Seria 123 była produkowana w czterech wariantach nadwozia: jako sedan z nadwoziem typu notchback, jako długi sedan z ośmioma miejscami, jako coupé z dwojgiem drzwi i nieco krótszym rozstawem osi oraz jako kombi, znane jako Estate w Mercedesie. Ponadto dostępne były również podwozia z normalnym i wydłużonym rozstawem osi, stanowiące podstawę dla nadwozi specjalnych, takich jak karetki pogotowia czy karawany. Czas dostawy nowego W-123 wydłużył się do 3 lat, co oznaczało, że w niektórych przypadkach płacono ponad 5000 marek niemieckich powyżej ceny katalogowej za nowe umowy kupna samochodu w celu szybszego uzyskania modelu. Roczne samochody były również często odsprzedawane z premią. Taka sytuacja nie powtórzyła się w historii zachodnioniemieckiego przemysłu samochodowego do dziś. Istniało kilka powodów, dla których producent zdecydował się utrzymać Strich 8 w programie przez około 11 miesięcy po wprowadzeniu na rynek jego następcy. Po pierwsze, wypróbowany i przetestowany model był nadal bardzo popularny, zwłaszcza w branży taksówkarskiej, i dobrze się sprzedawał. Po drugie, nowo wprowadzony W-123 został tak dobrze przyjęty przez nabywców, że już na początku produkcji seryjnej istniały ponadroczne terminy dostaw. W tym czasie model W114-W115 był do 2400 marek niemieckich tańszy od swojego następcy, w zależności od wersji. Cena zakupu W123 w momencie wprowadzenia na rynek wynosiła od 18 870 marek niemieckich 200 do 26 895 marek niemieckich 280e. Początkowo reflektory różniły się w zależności od silnika. Samochody ze słabszymi silnikami były wyposażone w okrągłe reflektory, nazywane oczy woła. Prostokątne reflektory halogenowe charakteryzowały topowe 300 TD turbo diesel 280-280e i coupé. Mercedes wzbogacił również wygląd tych wersji o chromowane gumowe krawędzie pod tylnymi światłami i chromowane kratki wentylacyjne przed przednią szybą. W ramach liftingu trzeciej serii we wrześniu 1982 roku wszystkie otrzymały prostokątne reflektory, matowe czarne kratki wentylacyjne i listwę ozdobną z drewna zebra na desce rozdzielczej. Wersje z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi różnią się zewnętrznie pozycją montażu anteny radiowej Hirschmann, jeśli została zamówiona fabrycznie, kod wyposażenia 53X. W egzemplarzach z silnikiem diesla antena była montowana na prawym przednim błotniku, a w tych z silnikiem benzynowym na lewym tylnym błotniku ze względu na pole elektromagnetyczne układu zapłonowego. W pełni automatyczne anteny znajdowały się z tyłu po lewej stronie wszystkich wersji ze względu na ilość miejsca. Warto wspomnieć o polityce cenowej Daimler-Benz. W tych latach ceny wahały się od około 18 tysięcy marek niemieckich w 1976 roku za wariant podstawowy do nieco poniżej 80 tysięcy marek niemieckich w ostatnim roku produkcji za w pełni wyposażony turbodiesel 300 TD. Opcjonalny telefon samochodowy Becker Tecade podnosił cenę o kolejne 20 tysięcy marek niemieckich, czyniąc Estate z tymi funkcjami około 3 razy droższym od podstawowej wersji klasy S. Cena zakupu mogłaby się łatwo podwoić przy zaledwie kilku elementach wyposażenia. Wielki sukces serii modelowej odzwierciedla również fakt, że Mercedes serii 123, podobnie jak jego poprzednik, który wyparł Volkswagena Beetle z pierwszego miejsca w statystykach nowych rejestracji w 1974 roku, był jedynym pojazdem, który wyprzedził Golfa na pierwszym miejscu w niemieckich statystykach rejestracji w jednym roku kalendarzowym. W 1980 roku seria 123 osiągnęła łącznie 202 252 rejestracje, podczas gdy Golf osiągnął 200 892 nowe rejestracje.
Mercedes-Benz zaprezentował czterodrzwiową wersję modelu W123 29 stycznia 1976 roku na południu Francji. Mimo pewnych podobieństw technicznych do poprzednika, rozstaw osi i wymiary zewnętrzne były większe. Zmodernizowano również wygląd zewnętrzny samochodu, choć zachowano stylistyczne podobieństwo do W114, W115. Początkowo wszystkie wersje z wyjątkiem 280-280e były wyposażone w okrągłe reflektory, podczas gdy szerokie reflektory były zarezerwowane dla wersji sześciocylindrowych. Wszystkie silniki zostały przeniesione z poprzedniego modelu, przy czym 3-litrowy pięciocylindrowy diesel został przemianowany z 240D30 na 300D, jak to już wcześniej zrobiono na rynku północnoamerykańskim. 280 i 280e różniły się zewnętrznie od wersji czterocylindrowych do 1982 roku chromowanymi zderzakami wciągniętymi w panele boczne i szerokopasmowymi reflektorami halogenowymi. Felgi ze stopów lekkich były dostępne tylko dla wersji czterocylindrowych od 1980 roku. Limuzyna została wyprodukowana w łącznej liczbie około 2,4 miliona egzemplarzy, z czego prawie 90% wszystkich 123 zostało dostarczonych w tej formie. Wszystkie typy silników były dostępne dla tego wariantu. Ze względu na przepisy dotyczące zużycia paliwa przez ówczesnego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera, 300D Turbo był również oferowany wyłącznie w USA. W sierpniu 1977 roku Mercedes-Benz zaprezentował wersję sedan średniej wielkości z długim rozstawem osi V123. Miał rozstaw osi dłuższy o 630 mm, 3425 mm niż sedan, 2795 mm. Ze względu na zmodyfikowaną konfigurację słupka C, tylne drzwi zostały zespawane z przedniej części tylnych drzwi i tylnej części przednich drzwi. Długość pojazdu zapewniała wystarczająco dużo miejsca na trzecią kanapę i sprawiała, że samochód był wygodną taksówką, samochodem firmowym lub hotelowym dla 7 pasażerów. 250, 240D i 300D były oferowane w wersji długiej. Pojazdy te są nadal popularne w taksówkach na Bliskim Wschodzie i Cyprze. Prezentacja 123 Coupé odbyła się w czerwcu 1977 roku. O ile coupé serii Strich 8 stylistycznie ściśle wzorowało się na sedanie, o tyle nowe 230C, 230C, 280C i 280C były znacznie bardziej niezależne. Rozstaw osi, który był o 85 mm krótszy niż w sedanie, w połączeniu z niższym dachem i stromo opadającymi przednimi i tylnymi szybami, nadawał samochodowi przysadzisty wygląd. Bezpieczeństwo pojazdu zostało poprawione w porównaniu z poprzednią serią coupé wraz ze strefami zgniotu przejętymi z sedana, usztywniona konstrukcja ramy dachu ze słupkami dachowymi o dużej wytrzymałości i wzmocnionymi drzwiami zaowocowała jeszcze bardziej stabilną, bezpieczną kabiną pasażerską. Silniki, podwozie i układ hamulcowy były takie same jak w sedanie. Pod względem wyposażenia wersje dwudrzwiowe bazowały na ekskluzywnych wersjach czterodrzwiowych topowych 280 i 280e. We wszystkich trzech coupé obejmowało to prostokątne, szerokopasmowe reflektory halogenowe, chromowane osłony wlotów powietrza przed przednia szyba do września 1982 roku i chromowane listwy pod tylnymi światłami. W pierwszej serii deska rozdzielcza i konsola środkowa zostały wykonane z wykończenia z drewna szlachetnego burl walnut, a od września 1979 roku zastosowano wykończenie z drewna szlachetnego zebrano. Modernizacja przeprowadzona we wrześniu 1982 roku miała mniejszy wpływ na coupé niż na sedany. W końcu szerokopasmowe reflektory halogenowe wprowadzone teraz do wszystkich wersji zawsze były częścią wyposażenia coupé. Młodsze coupé najlepiej rozpoznać po niechromowanych czarnych kratkach wentylacyjnych przed przednią szybą począwszy od 1982 roku. W ofercie czterocylindrowego coupé 230C, 109 koni mechanicznych 80 kW oraz dwóch wersji sześciocylindrowych 280C, 156 koni mechanicznych 115 kW i 280C, 185 koni mechanicznych 136 kW dostępne były trzy coupé z silnikami benzynowymi na początku produkcji. Już jesienią 1977 roku na rynek amerykański wprowadzono wersję 300 CD o mocy 80 koni mechanicznych, 59 kW, a więc coupé z silnikiem diesla.
Mercedesowi zależało między innymi na zmniejszeniu średniego zużycia paliwa przez samochody marki Mercedes-Benz w USA. Po zaostrzeniu limitów zużycia paliwa przez flotę w 1981 roku silnik w 300 CD został zastąpiony turbodieslem 300 ciąg dalszy. To coupé o mocy 92 kW również nie było oferowane na rynku europejskim, lecz zastąpiło 280C w USA. 230C został zastąpiony w 1980 roku przez 230C, którego nowy silnik M102 z mechanicznym wtryskiem do kolektora dolotowego Cargetronic zapewniał 136 koni mechanicznych, 100 kW. Produkcja seryjna C123 zakończyła się latem 1985 roku. Od czerwca 1977 roku do sierpnia 1985 roku wyprodukowano ogółem 99 884 pojazdów tego typu, z czego 15 509 było wyposażonych w silnik wysokoprężny. W latach 1966 i 1967 wersje z końcówkami tylnymi serii 110 i 111 były oferowane jako kombi Universal i były to nieliczne, mniej niż 3000 sztuk, dostępne w Belgii od IMA. Kombi produkowane na licencji Daimler-Benz pozostały egzotyczne. Wszystkie inne kombi, karawany i karetki pogotowia Mercedes-Benz zostały przebudowane przez firmy produkujące nadwozi, tak jak miało to miejsce w przypadku W114-W115, który nie był fabrycznie dostarczany z kombi. Wraz z wprowadzeniem wersji kombi, 11 lat później ponownie dostępne były kombi Mercedes-Benz w postaci serii 123. Wyniki badań rynku przeprowadzonych podczas koncepcji serii 123 wykazały, że istnieje wyraźne zapotrzebowanie na sportowy, luksusowy samochód pięciodrzwiowy. Zarząd dał zielone światło projektowi w 1975 roku. Nowego Mercedesa Benz nie należy nazywać kombi termin Universal, który przez krótki czas był używany w odniesieniu do kombinacji kombi, również nie spotkał się z aprobatą. Początkowo planowano nazwę Station Wagon. Zamiast 250K lub 250U wariant małego sześciocylindrowego silnika z przestrzenią ładunkową miałby wtedy na tylnej klapie skrót 250ST. Ostatecznie zdecydowano się na użycie skrótu T litera oznacza turystykę i transport. Na Międzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym we Frankfurcie nad Menem w 1977 roku zaprezentowano publiczności kombi wewnętrznie nazywane S123. W kwietniu 1978 roku w fabryce w Bremie rozpoczęła się seryjna produkcja S123. Pojazd technicznie nie różni się od sedana, napęd, hamulce i podwozie są prawie takie same, podobnie jak wymiary zewnętrzne, długość, szerokość i rozstaw osi. Kombi ma nieco mocniejsze hamulce z tyłu, tłoczki hamulcowe 42 mm zamiast 38 mm. Tył z wysoką krawędzią uczynił nowy pojazd prawdziwym cudem przestrzeni, nawet jeśli kierowca i pasażerowie zajmą standardowe siedzenia, samochód nadal oferuje miejsce na ładunek o pojemności 523 litrów aż do krawędzi okna. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń bagażowa do krawędzi okna zajmuje 879 litrów. Koncepcja przewidywała kilka możliwych wariantów aranżacji wnętrza. Tylna kanapa może być dostępna jako opcja z asymetrycznym podziałem. W zależności od potrzeb można złożyć jedną lub dwie trzecie oparcia. Inni producenci, jak Citroën z DS Break, Simca z 1500-1501 Tourism, Peugeot z 404 Break czy Fiat z sześciocylindrowym 1800-2300. Kombi były na rynku jako kombi lifestyle'owe znacznie wcześniej niż te. Volvo było również wcześniej z serią 245-265. Mercedes powinien był wypuścić Tra najpóźniej z numerem Strich 8. Wnętrze wykończono wysokiej jakości materiałami, od początku dostępna była tapicerka skórzana i welurowa. We wnętrzu nie było pomalowanej blachy, która przypominałaby samochód dostawczy. Standardowa hydropneumatyczna regulacja poziomu na tylnej osi zapewnia wysoki komfort jazdy niezależnie od masy ładunku, która wynosi aż 45% masy własnej T, który waży około 1500 kg. Dostępne było opcjonalne wyposażenie obejmujące 15-calowe koła, inne sprężyny i amortyzatory oraz mocniejszy wzmacniacz hamulca. Zwiększyło to ładowność wersji T ze standardowych 560 do 700 kg.
Seria 123 często służyła jako podstawa różnych nadbudówek i konwersji. Dla policji, straży pożarnej i służb ratowniczych dostępne były zmodyfikowane limuzyny i wersje T oraz karetki pogotowia takich firm jak Bainz i Misen. Do przewozów taksówkowych Mercedes-Benz oferował fabrycznie limuzynę z dużym rozstawem osi. Nadwozie w postaci karawanu i konwersje do pick-upa lub kabrioletu zostały ostatecznie stworzone przez zewnętrzne firmy zajmujące się budową nadwozi. Podczas swojej produkcji seria 123 służyła również jako pojazd testowy dla alternatywnych technologii napędowych. W 1983 roku Daimler-Benz zaprezentował jako pojazd testowy 280T z napędem wodorowym. Pojawił się także pojazd testowy z napędem elektrycznym bazujący na wersji T. Od 1982 roku jako model seryjny dostępny był typ 200 z dwusystemowym napędem. Samochód napędzany był gazem płynnym lub benzyną, a kierowca wybierał odpowiedni rodzaj napędu za pomocą przełącznika. Samochody te jako pierwsze posiadały specjalnie ukształtowany, płaski zbiornik paliwa pod podłogą samochodu, bez niekorzystnego ograniczenia przestrzeni bagażnika powodowanego przez zwykłe cylindryczne zbiorniki. Na przykład firmy AMG, Brabus i Lorinzer oferowały różne wersje tuningowe tej serii w okresie budowy serii 123. Zastosowane środki obejmowały zewnętrzne zmiany nadwozia za pomocą lakieru, dodanie spoilerów, progów i różnych felg ze stopów lekkich, a także modyfikacje podwozia polegające na obniżeniu go, wzmocnieniu tłumienia i zmianie pochylenia kół na obu osiach. Wydajność silników seryjnych można było zwiększyć za pomocą odpowiednich środków, a różne firmy oferowały również własne silniki. Po długiej przerwie, rajd długodystansowy Londyn-Sydney w 1977 roku był pierwszym znaczącym sukcesem Daimler-Benz w jego odrodzonym sportowym zaangażowaniu, z 280E na pierwszym miejscu. Mercedes-Benz całkowicie zaprzestał działalności w sportach motorowych w 1955 roku po wypadku w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Model 280E, między innymi, został wykorzystany do wznowienia startów w 1978 roku. Pojazdy w dużej mierze odpowiadały serii, a tym samym przepisom. Zostały jedynie wzbogacone o dodatkowe reflektory, kratki reflektorów, wyższe nadwozie, kubełkowe fotele, klatkę bezpieczeństwa, dodatkowe pompy benzyny i Tripmaster, mechaniczny licznik kilometrów. Zespół startował pod kierownictwem Ericha Waxenbergera. Pierwszym wyzwaniem była Vuelta a la Americana Sud, gigantyczny rajd o długości prawie 30 tysięcy kilometrów przez 10 krajów Ameryki Południowej, który trwał od 17 sierpnia do 24 września 1978 roku. Pierwsze 5 miejsc przypadło Mercedes-Benz, a 280E zajął 3 i 5 miejsce. W 1979 roku odbył się rajd East African Safari w dniach 12-16 kwietnia, który zakończył się czwartym miejscem dla 280E.